Reżyser Final Fantasy XV jest bardziej niż zainteresowany Nintendo Switch. Film o bogach śmierci zdetronizował Your Name, mangowa wersja gry o tron zakończy swój bieg w tym roku, a Atelier Firis działa jako tako na PlayStation Vita. To i wiele więcej ciekawych rzeczy w najnowszym odcinku JabSpam Unlimited. Na sam początek zaczniemy od wiadomości dla wszystkich fanów serii Star Ocean. Otóż najnowsza część gry o podtytule Amnesia zawita w Japonii do końca 2016 roku w pełnej klasie. Z tej okazji twórcy zaprezentowali nam postacie, którym będziemy mogli pokierować podczas naszych zmagań. Jak sami widzicie, jest pewien rozstrzał między jakością modeli w najnowszej odsłonie, a poprzedniczce. A to wszystko dlatego, że owy tytuł pojawia się na komóreczki. A szkoda, ponieważ liczyłem, że twórcy wezmą się w garść i zrobią w końcu naprawdę epicką przygodę. It's okay. I'm tired of this. W międzyczasie studio Gust nie rozbija się na drobne i postanowiło zaprezentować nam najnowszy materiał z Atelier Firis The Alchemist of the Mysterious Journey w wersji na konsolę PlayStation Vita. W owym materiale prześledzimy losy bohaterki, która zwiedza różne lokacje, zbiera składniki potrzebne do alchemii i walczy. Niestety tak bardzo jakbym chciał bronić obecnie PlayStation Vita, mówiąc, że ta konsola jest jeszcze zdolna do rewolucji, tak oglądając materiały z nowego ateliera jestem bardziej niż zawiedziony. Pomijam fakt graficzny, ponieważ nie jest on dla mnie żadnym wyznacznikiem, ale jak gra nie trzyma stałego framerate'u, to już jest coś na rzeczy. Obstawiam, że otrzymamy kolejną słabą konwersję, jak to było z chociażby Attack on Titan. To będzie bardzo dobra wiadomość dla fanów pokręconych JRPG-ów z kraju kwitnącej wiśni. Akiba's Beat, który jest kontynuacją serii Akiba's Trip, doczeka się premiery poza granicami Japonii. Wstępny termin został ustalony na pierwszy kwartał 2017 roku w Europie i prawdopodobnie w zbliżonym czasie w granicach Ameryki. Jeżeli nie wiecie, co to jest Akiba's Trip, to zajrzyjcie do recenzji na tym kanale. A ja jedyne, co mogę powiedzieć, to tyle, że czekam na ten tytuł. Tym razem otaku idą pod stawkę, a twórcy zaczynają kręcić bekę z muzyków. Tymczasem poza naszym radarem toczą się kolejne starcia wielkich gigantów. Niedawno wspomniany przeze mnie król japońskiego box office'u, czyli Your Name, właśnie został zdetronizowany przez live action Death Note'a. Light Up The New World podczas otwierającego weekendu zdetronizował poprzedniego króla, który piastował to miejsce przez dobre 9 tygodni. Nie wiem jak wy, ale ja czuję naprawdę wielki potencjał w tym tytule i nie mogę się doczekać, kiedy go obejrzę. Warto też wspomnieć, że studio Toho, odpowiedzialne za najnowszą odsłonę Godzilli, również ma prawa do radości. Podczas ostatniego wywiadu Hideaki Anno wypowiadał się bardzo ciepło na temat współpracy przy Shin Godzilla. Zapytany jednak o dalsze losy marki powiedział: dla Toho Godzilla jest priorytetem, o który musi dbać. Postaramy się oddać jej w pełni sprawiedliwość, ale nie mogę powiedzieć nic więcej na chwilę obecną. Pamiętajcie jednak, że najnowsza część amerykańskiej Godzilli jest już w produkcji oraz że najnowsze anime z tytułowym potworem będzie kanoniczne. Materiał, który obecnie obserwujecie, chyba nie wymaga tłumaczenia. Od samego początku już możecie poczuć, o co w nim chodzi i co twórcy Ghost in the Shell mają w planach. A dla wszystkich niezaznajomionych z Production IG powiem tylko tyle, że tworzą oni film z uniwersum Ghost in the Shell, który będzie w pełni przystosowany pod VR, aż mnie ciary przeszły na widok tego wszystkiego. Na sam koniec normalnego kącika przed szybkim szpilem mam dla was zestawienie sprzedaży gier obejmujące okres od 24 do 30 października. Nie wiem jakim cudem, ale Sword Art Online Hollow Realization zajmuje dwa pierwsze miejsca. To jest dla mnie całkowita niewiadoma, biorąc pod uwagę jakość poprzednich odsłon. Zaraz za nimi plasuje się świetne fanserwisowe przeżycie, jakim jest World of Final Fantasy. A później Battlefield 1 w wersji na PlayStation 4, Berserk Musou i Titanfall 2 w wersji na PlayStation 4. Królowie zestawienia w postaci Monster Hunter Stories i Mario Party Star Rush wypadli już poza pierwszą dziesiątkę, a ja dalej jestem w szoku, że Battlefield i Titanfall 2 w ogóle znalazły się na tej liście.
sam początek wersji niesubowanej zaczniemy od bardzo ciekawej wiadomości. Otóż Hajime Tabata ostatnio zaskoczył wszystkich dwoma bardzo mocnymi wiadomościami. Pierwszą z nich jest fakt, że jest nieziemsko zainteresowany Nintendo Switch i bardzo chciałby stworzyć na niego parę gier. A drugą jest fakt, że Square Enix planuje dodawać za pomocą DLC nowe postacie do ich najnowszego tytułu, czyli Final Fantasy XV. Premiera gry już niebawem, a ja mam urodziny chwilę wcześniej, więc wiecie co mi kupić. Dla wszystkich nie lubiących JRPG-ów, ale lubujących się w visual novel, mam dobrą wiadomość. Otóż Zero Escape The Nonary Games zadebiutuje na PlayStation 4 i PlayStation Vita już w przyszłym roku, więc jeżeli nie ograliście 9 Person, 9 Hours, 9 Doors, to będziecie mieli okazję. Będziecie mieli również okazję zobaczyć zakończenie mangowej wersji gry o Tron, albowiem Akame ga Kill kończy swój bieg już 22 grudnia tego roku. W międzyczasie Microsoft walczy o serca JRPG-owych fanów i w ramach wstecznej kompatybilności ma zamiar oddać nam Blue Dragon z Xboxa 360. Jeżeli jesteście fanami stylu Akiry Toriyamy, to lećcie kupić ten tytuł i odpalajcie na swoich nowych Xboxach, bo warto. Natomiast nie wiem, czy warto zainteresować się apką na iOS-a i Androida, która pozwala nam stworzyć dziewczyny swoich marzeń. Podobno ma być mega dużo opcji kustomizacji, ale ja nie skuszę się na aplikację Dream Girlfriend. To, na co jednak jestem w stanie się skusić, to najnowsza gra Arc System Works, która zawita w Japonii już 9 listopada. Chaos Code New Sign of Catastrophe zapowiada się naprawdę dobrze, przypomina mi czasy starych Guilty Gearów i tym podobnych. I to by było na tyle w najnowszym odcinku JabSpam Unlimited. Pamiętajcie, żeby share'ować, lajkować, subować, a co najważniejsze, to odwiedzać rozgrywka podcast.pl, padtv.pl, Blender of Gender i miejscówkę Asian Jam. Jesteśmy też na Facebooku i Twitterze, więc wiecie, gdzie nas szukać. A tymczasem, do następnego razu. Cześć!